Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adam 15. Witam serdecznie w kolejnym odcineczku ze sprawdzania map Starowoszyce i kolejna mała mapa, która nam tutaj ujrzała światło dzienne, można tak powiedzieć. Nie sprawdzałem jej, chyba wyszedł jakiś update, więc dlatego mówię, może to teraz będzie miało sens. Nie wiem, okaże się w tym odcinku. Jak sami widzicie, chyba ogólnie mapa ma jakiś potencjał, bo jest taka wersja wydana. Na minimapie i są jeszcze jakby dodatkowe pola, miejsca, gdzieś jakby coś miało tutaj w kolejnej jakby chyba wersji się pojawić. Nie wiem. Jest to dość prosta mapa, no bo mamy tylko jedną drogę. Mamy dwa gospodarstwa, kupy, sklep i to by było na tyle. Ale są też tacy, co lubią pobawić się na takiej małej mapie. Mamy ruch pieszych, jak sami widzicie, chociaż idą po drodze, więc to takie 2 na 10, bo dodajmy, że... znaczy inaczej, ruch jest zrobiony spoko, ale odtąd, tak? Tutaj wszystkie krzaki nie idą, omijają jakby te krzaki. Bardzo ładne, tutaj mamy Starowoszycę, jeżeli chodzi o znak, ale samochody jadą z dwóch stron, więc w tym momencie oni strasznie ze sobą kolidują, bo w tym miejscu, no, jeden samochód wjeżdża w pieszego, no, trzeba będzie to sprawdzić, ale tak mi się wydaje, że to tak pewnie wygląda. No, ale nic, mamy mapę, mamy też, nie mamy też oczywiście, bo nie odpaliłem sobie znaczniki stref interaktywnych, no bo po co? Tak, gdzieś już się nauczyłem, że na odcinkach tego nie używam i naprawdę... potem na sprawdzaniach też o tym zapominam. Tak sobie polukam z ciekawości pola, no bo na takich małych mapach pola są jedne z najważniejszą rzeczą, czy tu się będzie chciało grać. Najlepsze jest to, ten kawałek. Ten kawałek jest oddzielną częścią mapy? Znaczy mapy. Landu? Czekajcie. Aha, jo. 43. Jest to 20 arów. Kawałeczku pięknym bożym i jest to taki wąski kawałek i tu jest oddzielny land. Właśnie mnie tak ciekawił ten słonecznik, który jest tutaj zrobiony, no ale no cóż, zdarza się najlepszy, no taki pomysł miał autor, żeby takie wąskie poletka zrobić, niekiedy to się mega, mega przydaje, ale dobrze, idźmy sobie najpierw na to gospodarstwo. Tu mamy oczywiście wejście do domu, tu mamy piwnicę i ten silos jest dość pusty. Co mamy tutaj, że jest to tak na dworzu? Sterta, obornika, tu, ale tu mamy... Aha, że to jest jakby pod piwnicę wszystko, bo tu jest jakby wysyp, a tu... tu wysypujesz, tu wsypujesz na przyczepę. Okej, okay, dobra, to jest wszystko do piwnicy. Zastanawiałem, mamy coś innego. O, rozsuwane na boki, tego nie spodziewałem się tutaj, że będzie coś, że będzie to taka stodoła. Wejść na górę mogę, ale tutaj za dużo rzeczy na górze nie ma, więc możemy sobie wyjść z tyłu. Z tyłu spoko. No, znaczy takie malutkie gospodarstwa tutaj są. Mamy gnojowice, mamy też obornik tutaj, więc wszystko takie mini zrobione. Obora spoko, stara dobra, tutaj też na mleko mamy. Ale obora na 50 krów, no nie dałbym jej, myślałem, że na 30. Kurna, jak na 50 na po sąsiedzku taka wpadła. Powiem szczerze, że żałuję teraz, że... na przykład takiej nie mam na gospodarce tej ogólnej swojej, tej głównej, bo jest to stary styl, nie powiem, a naprawdę jest o wiele więcej tych krówek, więc to też można by było o tym pomyśleć, jeżeli chodzi o jakieś budowanie, więc fajnie gdzieś te sprawdzania mi się podobały, że mogę coś nowego posprawdzać. Mamy bociany, mamy supy, to też jakaś tam, jakiś tam dodatek. Kurna, no akurat tak na złość jechał samochód i ktoś tutaj szedł. Zobaczcie, to w ogóle ten, te linie tych pieszych są w ogóle pokombinowane, czyli ta babka przechodzi w ogóle, proszę jechać, ta babka przechodzi przez ten dość niemiły tutaj o zakres krzaków i jest git, a przecież przed chwilą widzieliśmy gościa, który szedł środkiem drogi, więc no nie wiem, jak to działa z drugiej strony. Albo po prostu jest z daleka, może jak patrzyłem, to się to tak nie wiem, zbugowało pierą, wie. Dobra, jesteśmy tutaj i tu jest jakiś GS albo po prostu spółdzielnia mleczarska. I tam domyślam się, że to jest mała ceglana mleczarnia, więc jest git, okej. Okay. Uważaj na samochody, żeby nie potrącić. Ogólnie pola są spoko. Podobają mi się te małe, bo tak to ogólnie to brakuje czegoś takiego. Tutaj u kogoś mamy... Czekajcie, ja trochę mam chyba za duży zoom mam dany. Tu mamy pewnie jakiś skup.
I to jest skup jaj u Radka. O, pozdrawiamy Radka serdecznie, bo ma tutaj skup jaj, chociaż są dwa biny, więc trochę mnie to tak zdziwiło, bo jest skup jaj, a są biny. I skup zbóż Mirka, czyli mamy tylko jeden skup zbóż. Szkoda, że Radka autor nie przerobił i na jajka, czyli na przykład jajka, nie wiem, trigger, żeby tu sprzedać gdzieś, nie wiem, w domu, pod domem tu na przykład, a tutaj przy tych binach zrobić po prostu normalną sprzedaż bez zbóż, bo o wiele fajniej by to wyglądało niż są biny, a nie mamy nic związanego, ale pozdrawiamy Aleksandrów Kujawski i ulicę Narutowicza, jakby się ktoś tam pytał i ktoś był z tych okolic, piszcie w komentarzach. Idziemy dalej, idziemy sobie dalej. Ogólnie spoko wioska, tu mamy jakieś pastwisko, pójdźmy zobaczyć to pastwisko. O, proszę bardzo, krowy na wypasie, że się tak wyrażę. Przepraszam panią, czy pani się gdzieś nie przypadkiem chwaliła? Bo jest to 18-miesięczna pani, więc... Nie kładź się, Jezus Maria, marchew po gniecie. No, wiadomo, że w takich pastwiskach dużo błędów się znajdzie, że tam jest coś nierówne. Też samo jak bawiłem się z kozami, to też miałem duży problem, nie powiedzieć nawet ogromny, żeby to ogarnąć, ale to się da ogarnąć, więc nie ma to, że się nie uda. Co my tutaj mamy? Tu mamy skup Bel prawdopodobnie. Tu mamy skup Bel u Mirka, no i tu jest skup zbóż u Mirka, więc no dobra, mamy takie dwa w jednym, chociaż nie widzę tutaj triggera, więc on pewnie gdzieś jest tutaj, w tym miejscu, jak się wjeżdża. No bo dlatego tutaj jest porozsypywane. No i od z drugiej strony, byśmy mieli tam, to byśmy mieli sąsiada, który. Sąsiad z sąsiadem by mieli skupy zbóż, więc na taką małą mapę. No chociaż na taką małą mapę, czy małą, czy dużą, każda mapa powinna mieć chociaż minimum dwa skupy, żeby po prostu był wybór, a nie i tak zawsze będziesz jeździł do tego i samego. Coś tutaj mamy, ulica Rolna, Liskiewicz, proszę bardzo, pozdrawiam serdecznie. Autobusowa linia miejska, rozkład jazdy niestety nie do Poznania, chociaż chciałbym się dowiedzieć, co to jest za herb. Ktoś by wiedział, może kogoś herb z okolicy, to możecie pisać tutaj chwosty w tych. Nie, to bawełna, Boże, na początku myślałem, że to ziemniaki. Jakaś nowa wersja ziemniaków. Idziemy sobie dalej, a dalej zamazali. Dalej na pewno mamy gospodarstwo, tak? Drugie. Bo tak, z tej strony można wejść, się wyspać i tak dalej. Tu troszeczkę tych ziemniaków można pokopać. Chyba nie powiem czym. Nogą nawet bym powiedział. No jest, bo jest. No tu jest duża stodoła. Ogólnie klepisko na wysypanie zboża jest spore. Tu są jakieś garaże z tyłu. A nie otwierane? Proszę mi się otworzyć. No, miejsca jest. Kombajn ni chuchu, żeby tu się zmieścił, bo to jest ogólnie na kombajn, ale ja nie wiem, jakby tu musiałbym tu wjeżdżać w tą kukurydzę i cofać, to może by ten bizon tu wszedł. No dość ciasno, jak tak, to rzadko kto robi ciasne gospodarstwo teraz. A tutaj naprawdę wyszło no mega ciasno. Więc to tak na plus. No na plus to by było, jakby tutaj nie było wjazdu do kombajnu, bo tutaj no ciężko będzie, żeby tu zaparkować, ale ciągnikiem jak najbardziej. Dobrze, co tu mamy? Stacja benzynowa, mini stacja benzynowa, ale bardzo ładna. Szczególnie tak klimatycznie całkiem spoko. Tutaj mamy jakieś światła od hali odbijają. Nie wiem, gdzie to było robione, ale ogólnie spoczko, że coś takiego jest, chociaż tak bardziej sztucznie to wygląda. Tak ja bym to powiedział. Co tutaj mamy? Tutaj mamy stację wapnowania, tak zwaną, czyli kubka wapna. Przyjeżdżota, bierzeta i to by było na tyle. Oj, tu jest jakaś inna droga. Tego nie widziałem, że tutaj jest zrobiona droga, ale to zrobione przez całą mapę. A, zobaczcie, właśnie jest to narysowane. Tam dalej, jakby już landy są przygotowane pod kolejne, jakby kolejną wersję mapy. Myślę, że tego na minimapie to tak jest zrobione. Ej, beka. Czekajcie, bo tutaj mamy drogę? O nie, tutaj będzie kiedyś droga. Zobaczcie, tu już jest przygotowana droga. Więc ta droga będzie tutaj szła w kolejnej części mapy. Kurna, powiem szczerze wam, że pierwszy raz coś takiego widzę, żeby już na przykład przy wydaniu jakiejś mapy wcześniej,
już była gotowa jakby druga część. Dlatego pobiegajmy tutaj zobaczyć, coś jeszcze ciekawego oprócz pól będzie. Niestety nie, to jest jeszcze ten las zagrodzony, tak? Więc za dużo tutaj też nie widać. No, proszę mnie tutaj przepuścić. Tutaj są pole zaznaczane, że już dalej nie ma. Tu jakby tak nie w pełni było to gotowe. Tutaj też już ta droga dojazdowa też jest. No tutaj będzie... Będzie się działo, proszę Państwa, no jestem w szoku, ale tak mówię, rzadko coś takiego jest, żeby już przed wydaniem mapy było po prostu gotowe kolejne, jakby kolejna część już tej mapy. Spoko, róbcie tak wszyscy, bo to jest zawsze tak na plus, że już myślisz i czekasz, aż się na przykład odblokuje obszar, to jest, nie wiem, jakby w jakiejś grze, że trzeba przejść tą mapę i dostanie się kolejny. Tu mamy handlarza i sklep, domyślam się, no bo jak mamy łapkę, to no nic innego jak handlarza nie możemy mieć. Sklep bardzo fajnie, taki typowo pod tą, czy nie wiadomo, że nic nie można tworzyć, punkt sprzedaży maszyn i akcesoriów, boćkowo, proszę, z boćkowa, z kitrane, ale nie, tak ogółem fajne. Sklep tutaj ktoś zrobił, bo pasuje klimatycznie do tej mapy w 100%. Powiem wam szczerze, że jakby sobie tutaj pobudować takie gospodarstwo, ogólnie tak, to bym wywalił. Tam to jeszcze jest spoko. Ale to bym wywalił, tu bym pobudował coś mniejszego. I ogólnie ktoś lubi takie małe poletka, żeby sobie pograć na małej wsi, że jeżdżą samochody i chodzą ludzie. Tak najbardziej. No nie widzę aż tak rażących problemów, żeby nie zagrać tutaj, więc... Myślę, że jak lubicie, to nie ma problemu, możecie sobie takie coś kliknąć, pobrać i sobie na tym pograć. To by było na tyle. Staniemy sobie tutaj, zobaczymy tutaj tak najbogatsze, o, najbogatsze miejsca, czyli skupy, pastwiska, idealnie pod tą mapę. Fajnie, gdyby cała mapa jakby tak wyglądała, czyli takie fajne, statyczne gospodarstwa. Tu na przykład by było, albo tam jeszcze coś takiego zrobić, to by było fajnie. Tak pół na pół jest i no brakuje tutaj czegoś, ale ja osobiście na pewno nie powiem, że jest fatalne, bo widziałem o wiele gorsze mapy i naprawdę na tej można pograć, tak mi się zdaje. Chociaż musiałbym ją sprawdzić doszczętnie, czyli każdy skup i tak dalej, bo to wiadomo, potem w praniu wychodzi. Ale jak na takie pierwszy rzut oka jest naprawdę spoko, gdzieś bym tam coś jeszcze podorzucał, ale to już zostawiam autorowi, bo ma szansę, bo wiadomo, że będzie to rozwijał. Mamy pola naokoło, więc będzie szansa na jakieś rozwijanie i kolejną część tej mapy. Ja wam serdecznie dziękuję. Do następnego. Na razie, pa, pa.